Chciałam jako kierowniczka bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać na marcowym wernisażu Pani Elżbiety Wolfner. Myślę, że wszyscy Panią Elżbietę znają, no ale parę słów należy powiedzieć. Pani Elżbieta jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Historii, kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Był bardzo mi bliski zresztą kierunek, bo sama kończyła. Czyli po kądzieli jest. Tak jest. Przez wiele lat była kierowniczką biblioteki, czyli wystawa w bibliotece jak najbardziej. A po zakończeniu pracy zawodowej oddała się swojej pasji malarstwu. Maluje z natury, co w tej chwili wcale nie jest takim częstym zjawiskiem. Przeważnie ludzie nie malują z natury, także pani Elżbieto, wielki szacunek. Jej ulubione techniki to pastel suchy, olejny, a ostatnio akwarela. Jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Jej prace były wystawiane do tej pory na ponad 47 wystawach zbiorowych i 12 indywidualnych. Ta jest 12, nie 13. I w takim razie pani Elżbieta, może parę słów do widzów. Co do widzów, ja was bardzo kocham, że jesteście. I dziękuję bardzo, że mi tak pięknie pani. Dziękuję pani przede wszystkim za to, że przyjęła mnie pani tutaj w swojej broni. Tu przyjmowanie mnie też do Związku Stowarzyszenia Plastyków. To miejsce jest mi takie. No od tego się zaczęła nasza, no właśnie, znajomość. Od tego się zaczęła nasza znajomość. Wyborem tej wystawy okazało się wyjaśnienie. Wiosnę. No wiosennych kwiatów tyle nie miałam w swoich zbiorach, a jest to dorobek mój na 100 lat, bo mam 15 lat, więc niektóre wiosenne się znalazły, a zatem znalazły się tu stare bardzo prace, te tworzone tak. Naprawiam, jest to sporo nowych, moje koleżanki to widzą. Widzą, już pytają, gdzie będzie, gdzie co. No i to tyle, co jeszcze? Pytania są? Turystycznego, to by bardzo serdecznie podziękować za to, że tak, to jest taki balsam na naszą duszę, te twoje obrazy, że możemy je ciągle podziwiać i że jesteś z nami, że jesteś wśród nas. Dziękujemy ci bardzo. A ja jeszcze, przypomniałaś mi, Renko, w tej chwili taki moment, kiedy ja miałam zadyszkę zawsze w tych górach.
No i wyprzedzała mnie grupa. Ja tam szłam gdzieś na samym końcu, śmiał się jeden z kolegów, którego tu nie ma. Mąż koleżanki, która tu jest, i śmiał się. Ty to udajesz, tylko że wąchasz kwiatki, a po prostu chodzić nie chcesz. Chodzić tak nie możesz. Pamiętam na Łysicę, jak wchodziłam i po drodze 50 razy przystawałam. Pamiętam gdzieś trasę na Giewont, gdzie te kwiatki rzeczywiście wąchałam. Ale było prawdą, że te kwiatki chciałam wąchać, bo lubię chodzić. To bardzo, co daje wyraz o malarstwie. Salonowe kwiaty to rzadko się zdarza, że maluję. Malowałam je dlatego, że dostałam. Po prostu te wstoczy, te 75-lecie, które dostałam od kombatantów, stał mi w domu bardzo długo i długo mogłam cieszyć się. Ten bukiet dostałam na 10-lecie pracy w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Kapusty i goździki, no połączenie niesamowite, sami zobaczycie, znowu malowałam. Tam jest wielki bukiet, przyniosłam z Górnośląskiej, syn cały samochód tych kwiatów przywiózł i garnki takie postawiłam na podłodze i one już usychały i usychały, ja mówię, Boże, muszę zacząć. No to tak powstawały te bukiety. Ale i złomki, jakiś szczaw, taki nazywa się kobylak. No to ty. Tak? Ja bym cię nie ale z trudem staję. Marzenko, jeden moment. Dobrze? Już mówisz, tylko ja powiem, że picie, bo ktoś chciał bardzo pić. Picie i tutaj są po prawej stronie ze słodyczami, a tam jest wino i różne takie przekąski. No. Ponieważ pani mnie sprowokowała, mówiąc o turystyce, nie byłabym w porządku, gdybym nie powiedziała o Towarzystwie Przyjaciół Warszawy, moi kochani. Nasza pani prezes jest, bym powiedziała, wzorcowym prezesem, która wspaniale prowadzi swoje oddział Powieźle. Poza tymi wszystkimi zasługami, które każdy prezes ma, moi kochani, dzięki niej Grzmała Siedlecki ma swój gabinet, ma swój bulwar na wybrzeżu Kościół, wybrzeżu, to gdyby nie Ela, to nigdy by tego nie było. A poza tym, proszę Państwa, ona nie tylko prześlicznie maluje, ale ona jeszcze prześlicznie pisze. I tutaj jest jeszcze pani koleżanka O, która tworzy razem co miesięczne pismo. Poza tym o sławnych paniach i panach z Powiśla są książeczki wydane. I moja kochana, ty jesteś człowiekiem renesansu. Więc ponieważ kwiatki są rzeczą, co prawda piękną, ale nie trwało, pozwoliłam sobie przywieźć piękne ilustracje przedwojenne Warszawy i myślę, że ci to sprawi dużo przyjemność. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Za, że jesteś i że tak pięknie nas prowadzisz do piękna. Warszawa na starych pocztówkach. Warsaw, Brussels, Postkarty. Dziękuję Basia przyniesie. No dobrze. A, dobrze.